Za nami dwa niesamowite eventy, o których dzisiaj Wam chwilkę opowiem. Mamy airdrop z ekosystemu Aleph Zero. Andromeda wypłaca tokeny. Mamy zakończoną pierwszą rundę IDO na Sparta Dex. Mamy mint od Zora. Mamy kilka ciekawych akcji na giełdzie Bybit. Mamy wydarzenia z rynku i wydarzenia z naszych projektów. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Mamy wtorek, a my oczywiście szybko i sprawnie lecimy z naszymi tematami. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco z każdym moim materiałem. Oczywiście zawsze warto skomentować to, o czym mówię, wymienić się zdaniem i oczywiście zostawić łapkę w górę. Standardowo również przypominam, że wszystko, co mówię w tym materiale, to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Jak zawsze zaczynamy od szybkiej akcji, a więc ogłoszenia parafialne. Przypominam, że na kryptosklepie jest nowa kolekcja ciepłych bluz. Jakość bardzo dobra, wszystko szyte w Polsce, mocne nadruki. Także jeżeli lubicie kryptociuchy, zapraszam wszystkich na preorder, dlatego że te bluzy dostępne są w większości tylko i wyłącznie w tej formie. Uszycie tak dużej kolekcji to jest, są naprawdę duże koszta, więc jeżeli komuś coś się podoba, należy złożyć zamówienie w preorderze, a później na sklepie będzie wybór, ale oczywiście dużo, dużo mniejszy. Więc jak ktoś znajdzie coś dla siebie, warto z tego korzystać. Dodaliśmy bluzy rozpinane z kapturem i dodaliśmy bluzy właśnie proste, także nie tylko kangurki są już na sklepie. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o parafialkę, to tyle. Oczywiście zaczynamy od indeksu Fear and Greed. Tak naprawdę od tygodnia jesteśmy na poziomie właśnie tutaj tym neutralnym. Wiele osób mówi, że nudzi się na rynku, że za dużo się nie dzieje, więc gdzieś tam ja pewnie też do tych osób należę, ale ja staram się być aktywny i dzisiaj też powiem Wam o tych akcjach, które ja robię. Jeżeli chodzi o moje portfolio, tak jak wiecie, mam kilka tych portfeli publicznych, które pokazuję. Oczywiście poniedziałkowe zakupy z pasywek. Tutaj ostatnio długo nie było zakupów. Całe portfolio jest ciągle 16% na plusie. Tutaj mam pozycje, które kupuję za to, co uda mi się ugrać właśnie z rynku, z launchpadów, z IDO, z różnego rodzaju akcji na giełdach. Nie angażuję tu dodatkowego kapitału i mam tutaj również pozycje, które zarabiam pasywnie, a więc te pozycje, które sobie stakeuję. Jeżeli chodzi o ostatnią akcję, no to zakupiłem Ethera, także kolejny poziom uśrednienia właśnie na Etherze wleciał. Jeżeli natomiast chodzi o portfolio właśnie gemów, a więc portfolio tych małych projektów, tutaj na razie bez zmian. Tak jak ostatnio mówiłem, uważam, że obecnie kupowanie altów jest trudne i tłumaczyłem też w ostatnim materiale, dlaczego ja tego po prostu teraz nie robię. Za mną, słuchajcie, bardzo intensywny weekend. Tak naprawdę byliśmy na dwóch eventach. Zaczęliśmy oczywiście od wizyty we Wrocławiu, to było w piątek. Był tam event Krypto Prawo, był zorganizowany przez Macieja Grzegorczyka i jego kancelarię KHG. Dużo ciekawych prelekcji, oczywiście były tam poruszane zagadnienia prawne, przede wszystkim to, co może wydarzyć się właśnie w świecie krypto w związku z najnowszymi regulacjami, a więc z MiCA. Mamy oczywiście nagrane prelekcje, mamy nagrane wywiady, więc to wszystko Wam dostarczymy. Sporo informacji na temat systemu bankowego, na temat jurysdykcji, na temat tego, co się może zmienić, jak będą postrzegane stablecoiny, więc jeżeli kogoś też interesują takie prawne zagadnienia, jak może wyglądać w najbliższym czasie rynek kryptowalut, no to myślę, że jest to oczywiście materiał obowiązkowy. No i oczywiście sobota, wielkie święto gamingu. Tak naprawdę Poznań Game Arena trwała od piątku do niedzieli. Jeżeli chodzi o nas, byliśmy tam cały dzień w sobotę. No i oczywiście to, co nas najbardziej interesowało, to strefa Web3 Game Arena zorganizowana przez projekt Meta Pro. Duże ukłony, duży szacunek za to, że udało się właśnie zrobić to, że ten nasz gaming na blockchainie miał tam swoje miejsce. I jeżeli chodzi o reprezentantów Legend of Elysium, RoboHero, Arland, Piraci z Arlandu i oczywiście Wizard Game. To były te projekty, które reprezentowały blockchain właśnie
gaming na blockchainie na tym evencie. Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia, na każdym stoisku spędziłem około godziny. Chciałem zobaczyć mniej więcej, jak wygląda podejście graczy z rynku tradycyjnego. Warto podkreślić to, że blockchain był pod spodem i tak naprawdę gracze, dużo młodych graczy, bo przychodząc na takie stoisko, nie dostawało informacji o tym, że tutaj buduje się coś na blockchainie, że mamy jakieś NFT-ki. Myślę, że również projektom o to chodziło, żeby ocenić ich grę, tak? Warto podkreślić, że same stoiska były zrobione bardzo, bardzo dobrze. Dla mnie numer jeden to jest stoisko oczywiście Loe, potem RoboHero, to były takie dwa najlepsze stoiska, naprawdę mega, mega dobra robota. No i przede wszystkim widziałem, że ludzie grali i to grali ludzie w różnym wieku, sporo dzieciaków też było właśnie na stoisku Loe, gdzie chłopaki bardzo fajnie tłumaczyli, jak grać w tą grę, także zainteresowanie tymi projektami było. Wydaje mi się, że dotarcie do gracza bez pokazywania strefy blockchaina i ocena samego produktu jest mega ważne. Pamiętajmy o tym, że była cała masa projektów gamingowych w tamtej hoście, która miała tokeny, ale nie dowiozła produktu. Jeżeli nasze te projekty gamingowe nie będą grywalne, jeżeli nie będą po prostu dobre, to nawet najlepsza tokenomia nie spowoduje tego, że ten token może wzrastać i same gdzieś tam wartości spekulacyjne mogą nie wystarczyć, żeby te projekty w przyszłym hoście gdzieś tam rozkwitły. Natomiast, tak jak mówię, sam trochę pograłem, nieźle to wygląda. Oceny widziałem również ludzi, były bardzo dobre, też nagraliśmy trochę shortsów, także fajnie, że te projekty tam się pokazały. Myślę, że warto było i szczerze, chyba gdzieś tam, jeżeli są projekty gamingowe, przynajmniej do takiego wniosku doszliśmy również z teamami projektów, to trzeba bardziej właśnie wychodzić do gamingu, być na tych dużych imprezach, a nie nawet na eventach krypto, bo oczywiście na samym rynku krypto gracze to jest tylko jakiś procent, a tam mieliśmy creme de la creme, jeżeli chodzi o polski gaming. Praktycznie każdy, kto się interesuje gamingiem i miał możliwość przyjechania po na tym evencie, po prostu był. Także wszystko super i tak jak mówię, te materiały Wam dostarczymy. Lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o moje ostatnie ruchy, no to przede wszystkim ja pilnuję bardzo mocno tego, żeby ten kapitał sobie rozkładać. Tak jak mówię, mamy sytuację, słuchajcie, jaką mamy. Patrzymy na Stany Zjednoczone, patrzymy na SEC, patrzymy na sytuację geopolityczną, tak jak wiecie, dzieje się obecnie bardzo dużo. No i patrzymy oczywiście na główne aktywa, takie jak Bitcoin, który kosztuje obecnie 27 411, czy Ether, który kosztuje 1574. I tak jak Wam mówiłem, altcoinów nie kupuję, natomiast oczywiście po tej ostatniej realizacji zysków, kiedy moje portfolio stablecoinów spadło gdzieś tam do tych 20 kilku procent, czułem się bardzo niepewnie, dlatego zrealizowałem koszyki krótkoterminowe i udało wrócić mi się do mojego założenia, a więc w niepewnym okresie, w momencie kiedy rynek jeszcze nie ruszył, gdzie tak naprawdę jest ciężko coś ugrać, chcę mieć te rzeczywiście 40% właśnie portfela w stablecoinach. Warto tu również podkreślić, że gdzieś tam trzymanie wszystkiego w stablach to być może nie jest dla każdego dobra opcja, więc ja również dywersyfikuję te swoje zyski do fiatów. Dzisiaj z fiatów na rynek krypto jest wrócić bardzo mocno. Widziałem, że też w kontekście tego, co się dzieje z Tetherem, znowu wrócił temat Alamedy, sporo na X-ie o tym ostatnio było pisane. No i tak jak widzicie, gdzieś tam dostajemy informację, że Alameda tak naprawdę wybiła tego Tethera więcej niż posiadała kapitału i jest to sytuacja dość niepokojąca i można się zastanowić, czy Tether rzeczywiście ma pokrycie i jak tak naprawdę do tego doszło. Więc warto brać pod uwagę, że trzeba się dywersyfikować. Jeszcze raz podkreślam, sam powrót z fiatów, z tymi zyskami, z powrotem do rynku krypto jest szybki, prosty, przyjemny, między innymi na przykład przez giełdę Kanga, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Ja obecnie bardzo spokojnie pochodzę do rynku. Tak jak mówię, w pierwszej kolejności odkupuję koszyk na ETH i na BTC. Z Chainlinkiem czekam. Ostatnio miałem kilka dobrych zagrań z wyczuciem, czy to właśnie na Arbitrum, czy to właśnie na Maticu, ale można było to rozegrać lepiej i tym razem również cierpliwość ma być tutaj u mnie kluczem, a więc jeżeli chodzi o alty, to tak naprawdę kupuję wtedy tylko, jeżeli potrzebuję ich do jakiegoś fajnego rozegrania, tak jak zrobiłem to w przypadku Sparty Dex, o której zaraz będziemy sobie rozmawiać. To, co gdzieś tam jeszcze ostatnio wpadło mi w oko,
na temat Bitcoina. Mamy tutaj taką informację na Watcher Guru. Oczywiście duży gigant Fidelity, gdzieś tam jedna z osób właśnie tutaj z teamu, menadżer powiedział, że Bitcoin to najbezpieczniejszy, zdecentralizowany i solidny cyfrowy pieniądz w porównaniu z jakimkolwiek innym aktywem właśnie cyfrowym. Warto mieć swoje spojrzenie na Bitcoina, warto wiedzieć w ogóle, dlaczego kupujesz Bitcoina. O tym mówiłem wielokrotnie. Każdy ma inne plany co do Bitcoina i nie ma tutaj jednej dobrej strategii. Dla mnie Bitcoin dywersyfikuje mój portfel i tak jak dla wielu gigantów jest to jakieś okno na te waluty fiducjarne. To, co jeszcze chciałbym podkreślić, to mówiłem o tym wielokrotnie i też tego rodzaju wpisy, jak na przykład ten, który dzisiaj został opublikowany na Bein Crypto, który mówi nam o tym, że CEO czatu GPT ostrzega rząd, że rząd USA chce kontrolować Bitcoina. Przede wszystkim biorę pod uwagę to, że na rynku krypto mamy coraz mocniejszych graczy i jeżeli rzeczywiście będzie hossa, to uważam, że to jest taka ostatnia hossa, kiedy będziemy mieli duże dysproporcje, co pozwoli jeszcze zrobić jakieś dobre wyniki. Uważam, że każda kolejna hossa będzie dużo trudniejsza i że nie będzie takich dużych ruchów, takich dużych wahań, a jeżeli będą, będą szybko ścinane przez tych większych. Co ja robię, żeby rząd USA nie kontrolował Bitcoina? Ja swojego Bitcoina kumuluję w większości długoterminowo, tak naprawdę krótkoterminowo rozgrywam tylko i wyłącznie niewielkie kwoty. Lecimy sobie dalej. Oczywiście od wczoraj jest głośno o projekcie Big Time. To ma być gigant gamingowy, który ma naprawdę wielu potężnych inwestorów. Można było w ostatni rok testować sobie tutaj pewne rozwiązania i teraz oczywiście mamy taki launch presezonowy. Oczywiście gamingowe skrzydło kryptoekipy jest w projekcie od początku. Jeżeli chcecie zainteresować się tym airdropem, do rozdania jest sporo tokenów. Cała kampania potrwa 90 dni. Najlepsi gracze będą tutaj wynagradzani tym tokenem. Co ciekawe, OKX chce wylistować ten token już jutro, więc zobaczymy też, ile on będzie warty, będzie można sobie policzyć pewne rzeczy. Natomiast całą instrukcję, w jaki sposób tu partycypować, jak nagrody będą dzielone, co trzeba będzie robić, macie u Muadiba, który nagrał bardzo solidną instrukcję, więc jeżeli lubicie gaming i chcecie się wystawić chyba na sporego gracza, co by nie mówić, bo powiem szczerze, takiego zainteresowania projektem gamingowym nie widziałem dawno. Tak naprawdę, jeżeli nawet przyjrzymy naszego polskiego X-a, to nie pamiętam, żeby aż tyle kont promowało jakiś projekt gamingowy, więc tak jak widzicie, jeżeli dodamy jeszcze do tego międzynarodowe zainteresowanie, jest to po prostu gigant i każdy liczy tutaj, że ten token będzie mocny, a można zdobyć go właśnie polecając grę, albo uczestnicząc oczywiście i grając. Także, jeżeli chcecie się zainteresować, zapraszam do Muadiba. Ten film macie również na naszej stronie internetowej. Lecimy sobie dalej. Z moich ostatnich akcji oczywiście uczestniczyłem w IDOMA Sparta DEX. Od razu powiem, że granie na gemach na Arbitrum nie jest łatwe. Moje akcje na Kamelocie były do tej pory nieudane i gdzieś tam straciłem sporo środków, więc musicie podejmować tutaj swoje decyzje. Jak rynek jest w trudnym miejscu, to i małe gemy nie robią wyników. Natomiast oczywiście pierwsza runda była tutaj dla hodlerów NFT-ków. Ja te NFT-ki mam. Dzięki nim uczestniczyłem właśnie w IDO Game Swiftu i to jest kolejne IDO, w którym wziąłem udział. Zbierali tutaj 190 tysięcy. Pierwsza runda poszła gładko, 5 minut, ale nie poszła tak dobrze jak GameSwift. Myślę, że o tym również warto powiedzieć. Natomiast ja podjąłem tutaj swoją prywatną decyzję, że będę uczestniczył w kolejnych rundach. Jeżeli nie macie NFT-ków, możecie oczywiście, będzie robiony snapshot. Wszystkie godziny, daty macie rozpisane na naszej stronie internetowej. Jeżeli macie token Sparta, go zastejkujecie. Również możecie w tym IDO uczestniczyć. A jeżeli macie NFT-ki, to dzięki temu możecie zastejkować mniej, a więc 1500, a nie 3000. Zresztą tą akcję ostatnio omawiałem na YouTubie i tamte rundy macie omówione. Tak jak mówię, tutaj musi być własna decyzja, nikt nie ma Wam tu złotego środka. Rynek jest w trudnym miejscu i każdy musi wiedzieć, czy ma po prostu na to środki. Ja GameSwifta i Spartę sprzedawałem w 100% w momencie tych dużych wzrostów. Teraz wróciłem już pierwszym koszykiem do Sparty, a GameSwifta odbieram systematycznie właśnie z pierwszego launchpada. Czy to będzie dobry game?
To zależy, tak jak wiecie, sam produkt, też tutaj ten bot, zobaczymy jak to się przyjmie, omawiamy wam ten produkt, natomiast moja decyzja była taka, a nie inna. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, oczywiście Bybit, powiem szczerze, że jestem mega zadowolony z tego, jak giełda Bybit się rozwija i moim zdaniem w hoście, jeżeli nic się niespodziewanego nie wydarzy, to będzie absolutnie topowa giełda. Nie mówię tu tylko o listingach, mówię przede wszystkim o tym, że dzisiaj giełda Bybit daje dużo możliwości zarówno dla nowych osób, jak i dla tych, które konto posiadają. Także ja jestem zarówno tutaj hodlerem właśnie tokena, który jest wykorzystywany w tym ekosystemie. Przedtem to był oczywiście Bit, teraz mamy token Mantle i standardowo biorę udział w tych akcjach. Jeżeli Was jeszcze na Bybicie nie ma, zapraszam serdecznie, dołączcie do naszej ekipy. Link macie standardowo pod tym materiałem. No i mamy kolejny Buy Votes, Chapter 17, a więc pamiętacie, chodzi tutaj o to, że jeżeli trzymamy na giełdzie Bybit stablecoiny, no to oczywiście dostajemy odpowiednią ilość głosów i możemy głosować na projekt. To, co się jakiś czas temu zmieniło, wcześniej było tak, że mogliśmy głosować na każdy, sprawdzić, który wygrywa i większość głosów dać na ten jeden. Teraz możemy zagłosować tylko na jeden projekt, więc na spokojnie trzeba sobie poczekać, zobaczyć, który będzie wygrywał i wtedy ten głos oddać. Natomiast te akcje zawsze wychodziły dobrze, więc warto z tego korzystać. Oczywiście, tak jak mówię, zapraszam, bo są też bonusy za depozyt, bonusy właśnie dla nowych osób, ale też mamy co jakiś czas fajną akcję. Ostatnio ruszyło Lucky Draw, także tutaj mamy do wygrania rzeczy od jabłuszka, iPhone'a, słuchawki, zegarek i oczywiście iPada. I jeżeli na przykład macie konto na Bybicie, a do tej pory nie robiliście na przykład depozytu, no to mamy taką akcję, że pierwszy depozyt powyżej $100 mamy 3 szanse, żeby właśnie sobie zakręcić i powalczyć o te nagrody. A jeżeli macie już konto, no to oczywiście za odpowiedni wolumen również sobie te bileciki możecie zbierać. Także na Bybicie jest co robić, zazwyczaj się nie nudzimy. Ja czekam oczywiście, aż wrócą launchpady, ale nagram wam też film, bo dla samych osób, które też mają krypto na Bybicie, jest jedna nowa ciekawa opcja, którą testuję od 2 tygodni na tokenie Arbitrum, więc o tym też Wam opowiem. Także na Bybita serdecznie zapraszam. To, co również ja robię, to jest systematyczne działanie w ekosystemie Zora. Co jakiś czas, raz w miesiącu mintuję 2 NFT-ki, robię swojego NFT-ka, a oni co jakiś czas z okazji różnych integracji puszczają swojego NFT, więc warto sobie to wymintować, jeżeli oczywiście w tym ekosystemie Zora działacie. Lecimy sobie dalej. Jeżeli interesuje się ekosystemem AGIX, który tworzy w swoim ekosystemie projekty, to tak jak wiesz, jakiś czas temu był launchpad projektu Sophiaverse, również Hypercycle, który wypadł całkiem nieźle i mamy tu informację, że właśnie zintegrowali się z Decentralandem, a więc tak jak widzicie, również te projekty radzą sobie całkiem nieźle. Te osoby, które brały udział w launchpadzie, myślę, że również są zadowolone. Ja również te projekty sobie obserwuję, natomiast czekam też, aż ten ekosystem trochę się powiększy, bo tak naprawdę od początku ogłosili chyba około 5 projektów i na razie nic nowego tam za bardzo nie ma, ale jeżeli chodzi o samą Sophieverse, bardzo dobra informacja, tak jak wiecie, Decentraland gigant, jeżeli chodzi o metaversy. Lecimy sobie dalej, mamy fajną informację od Kangi, ostatnio wylistowali token MT Tower, projekt MT Tower, myślę, że pamiętacie te osoby, które były na Kryptowersie, byli głównym partnerem eventu Kryptowers, jest też na moim kanale nagrywka z tym projektem, więc możecie sobie zobaczyć. No i mamy fajny pitch contest, także można tutaj powalczyć o tokeny. Również macie to rozpisane na naszej stronie internetowej. Lecimy sobie dalej. Mamy kolejne głosowanie w Chain for Energy dla osób, które tutaj działają. I chłopaki z Chain for Energy ostatnio byli na wielkim evencie z ekosystemu Kosmos. Wiem, że już są w Polsce, także niedługo zrobimy kolejną aktualizację do Chain for Energy i porozmawiamy, o jakich trendach mówi się na tego typu wydarzeniu, jaką rolę ma odegrać Kosmos i jak generalnie te projekty właśnie na Kosmosie się rozwijają. MinDAO, mamy kolejne podsumowanie miesiąca. Uważam, że też z naszego podwórka to jest projekt, który pokazał, że naprawdę można działać systematycznie, coraz więcej integracji i tak naprawdę chłopaki od początku chcieli budować multichainowo i mimo, że zaczynali od ekosystemu Luna, no to bardzo dobrze z tego wyszli, poradzili sobie zarówno pod względem zabezpieczenia kapitału, ale przede wszystkim kolejnych integracji i rozwoju, więc ja MinDAO również obserwuję.
Mamy, słuchajcie, airdropa. Wszystkie osoby, które działały na Andromedzie, jest to DEX z ekosystemu Aleph Zero. Jakiś czas temu to robiliśmy dość dawno. Sprawdzajcie wallety. Ja oczywiście się załapałem. Gratuluję wszystkim również, którzy robili. I teraz ostatnio mieliśmy też niedawno jeden airdrop, więc gdzieś tam powoli to ruszyło. Oczywiście to nie są te główne airdropy, o których mówimy i na które czekamy, ale tak jak widzicie, gdzieś tam ta poboczna aktywność jest nagradzana i warto zaangażować się w takich mniejszych projektach, o których nikt za bardzo nie mówi. Najprościej szuka się tak, że wchodzicie w dany ekosystem, na daną stronę, patrzycie, co się buduje, zaglądacie na Discorda i sprawdzacie, co tu można porobić właśnie, żeby otrzymać tokeny. Lecimy sobie dalej. Mamy kolejną edycję Typera razem z Chilis i Socios. Tak jak wiecie, ja jestem z Robertem ambasadorem tego projektu, również z Krzysztofem. I co sezon zawsze dowozimy Wam edycję Typera. Tym razem trochę to trwało, ale mamy już ustalone wszystko z Chilisem, także niedługo ruszymy. Będzie dedykowana strona dla wszystkich osób, które interesują się ekosystemem Chilis i Socios. Zapraszam te wszystkie osoby na naszą grupę na Telegramie. Dla osób, które szukają branży w Web3 i w rynku krypto, jakiś czas temu ruszył portal Job on Chain. Zachęcam wszystkich. Naprawdę jesteśmy w takim czasie, że jeżeli nie macie za bardzo kapitału, nie wiecie, jakie ruchy robić, to jest sporo miejsc, gdzie można się fajnie zaangażować. Cały portal też macie rozpisany na naszej stronie internetowej. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że było wartościowo. Na koniec zapraszam na mojego X-a. Tam rano również macie szybkie 3, 4, 5-minutowe newsy. Możecie sobie je przejrzeć. Tam widzimy się kilka razy dziennie, tak to nazwijmy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.